Cześć, tu Kepson, czas na drugi film z Kutna. W pierwszym nagrałem hamburgera jak 20 lat temu przy dworcu PKP, zatem w przypiętym komentarzu link do pierwszego filmu. W Kutnie byłem też parę godzin tylko, bo byłem przejazdem z Płocka, więc to taka tylko miniseria. Pospacerowałem sobie na rynku, bardzo ładny, jak wrzuciłem fotkę tego hamburgera, to pojawiły się komentarze, żeby odwiedzić Habibi Kebab House. Tak na szybko postanowiłem skorzystać, bo byłem też przy zapiekankach w jakiejś budce, ale były zamknięte, bo była niedziela. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Zamówienie złożone, wziąłem kebab standard z mięsem wołowym, czas oczekiwania to około 5 minut, koszt to 12 zł. Pierwsze co mnie zdziwiło, zaskoczyło, to sposób zawijania placka taki dość niestandardowy, nie było efektu prażynek, mimo że był chrupiący, także tutaj plusik. Sosy mieszane, czosnkowy z nieco ostrym, który był wyczuwalny, ale w granicach rozsądku. Bardziej uruchomił się mi po zjedzeniu, że zaczęło mnie trochę palić, musiałem popić, także trochę taka bomba z opóźnionym zapłonem. Ciekawa opcja byłaby z samym ostrym, bo czuję, że mógłby dawać radę. Surówki, typowe zapychacze, jak widać mięso nieco słone, ale plus, że ścinane było przed podaniem, ścinane było na bieżąco. Akurat trafiłem, że przede mną ktoś brał na wynos, także ruszt na obrotach tutaj. Także wiadomo, że kebab z gatunku kuli mocy, ale poprawny, niczym nie wyróżniający się średniak, jakich wiele w naszych kraju, ale ten sposób zawijania naprawdę dość nietypowy, bo pierwszy raz coś takiego widzę. W tych czasach inflacji dalej można zjeść coś na ciepło w niskich cenach i to cieszy, ale trzeba nastawić się na małe wzrosty. Mimo że one już następują, to będą jeszcze większe i dziś takie pytanie z ciekawości. O ile średnio podrożały kepsy w waszych miastach? Jak byłem teraz w Warszawie, to powiem wam, że w sieciówkach to pewnie z 5 zł więcej względem tego, co było parę miesięcy temu, nawet za najtańsze kanapki, ale o tym trochę później, jak już będziemy przy serii z Warszawy, gdy już będziemy przy tych filmach. Pozdrawiam widzów, dziś ocena 4, pozdro, cześć, siemanko.